Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam. Tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między nieruchomościami inwestycyjnymi, przemysłowymi i komercyjnymi? Warto je znać, aby zainwestować w takie nieruchomości i zabezpieczyć sobie solidną finansową przyszłość. Chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy program, poświęcony w całości tematyce filmowej, rozpocznę informacją z Toronto. Otóż pełnometrażowy, fabularny debiut Agi Woszczyńskiej zatytułowany Cicha Ziemia jako jedyny polski film został zakwalifikowany do konkursu tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Bohaterami filmu są Anna i Adam, którzy wynajmują wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że wymarzona willa nie spełnia ich oczekiwań, a wyspa boryka się z brakiem wody. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika rozpocznie nieoczekiwany łańcuch niepokojących zdarzeń. W pozornie zgodnym małżeństwie do głosu dojdą mroczne instynkty i głęboko skrywane emocje. W rolach głównych Agnieszka Żulewska i Dobromir Dymecki. Przypomnę, że twórczyni filmu Aga Woszczyńska ma w swoim dorobku krótkometrażowy film fabularny pod tytułem Fragmenty, który był pokazywany w 2014 roku na festiwalu w Cannes. Natomiast już wkrótce na festiwalu w Wenecji zostanie pokazany film dokumentalny zatytułowany Becoming Led Zeppelin. Jest to jedyny taki dokument w historii i pierwsza filmowa biografia, w której powstawaniu wzięli udział członkowie tej legendarnej brytyjskiej grupy muzycznej. Becoming Led Zeppelin to film, który wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Eksplozja popularności zespołu w latach 60. była tak szybka, że praktycznie nie została udokumentowana. Dzięki intensywnym poszukiwaniom po całym świecie i latom restauracji archiwalnych materiałów audio i wideo, w końcu realizatorom udało się opowiedzieć tę historię. W ukończonym niedawno dokumencie w reżyserii Bernarda McMahona wystąpili członkowie supergrupy. Wokalista Robert Plant, basista John Paul Jones i jeden z najlepszych gitarzystów świata Jimmy Page, udzielając reżyserowi bezcennych wywiadów. W filmie znalazły się również odszukane przez reżysera nagrania ze zmarłym w 1980 roku perkusistą Johnem Bonhamem. Reżyser filmu prześledził drogę do wspólnego zespołu każdego z muzyków. Czas, gdy w latach 60. grali w małych klubach w całej Wielkiej Brytanii, aż do spotkania latem 1968 roku na próbie, która na zawsze odmieniła ich życie. Wkrótce wyruszyli na podbój Ameryki, a w 1970 roku stali się zespołem numer jeden na świecie. Reżyserowi udało się nakręcić film dokumentalny, który wygląda jak musical.
użył w nim tylko oryginalnych odbitek i negatywów z ponad 70 tysięcy ręcznie odrestaurowanych klatek materiału, wymyślił sekwencje inspirowane na przykład deszczową piosenką, nałożył na siebie materiały z koncertów, plakaty, bilety i podróże, aby stworzyć wizualne wrażenie szaleństwa początków ich kariery. Ten 137-minutowy, fascynujący dokument zostanie pokazany w Wenecji poza konkursem na seansie specjalnym. Z Wenecji przenieśmy się teraz do Warszawy, gdzie kilka dni temu swoją premierę miała Moja cudowna Wanda. Interesujący szwajcarski film, w którym główną rolę zagrała znakomita polska aktorka Agnieszka Grochowska. Szwajcaria, dom nad jeziorem, zamożna mieszczańska rodzina, a w nim 35-letnia Polka, która zostawiła u rodziców dwoje swoich dzieci, żeby zarabiać na nie, opiekując się sparaliżowanym mężczyzną. I dramat, który odsłoni niejedną tajemnicę, zmuszając wszystkich do przewartościowania swojego życia. Film Moja cudowna Wanda w reżyserii Bettiny Oberli, w którym Agnieszka Grochowska gra główną rolę, choć czerpie inspirację z dość często powielanego w kinie tematu, jest głębokim, przemyślanym opisem kondycji ludzi żyjących w dzisiejszych zachodnich społeczeństwach. Rzadko zdarza się we współczesnym kinie tak dobrze skonstruowany i dopracowany tekst, obfitujący zarówno w sytuacje dramatyczne, a także elementy czarnego humoru. Przypomnę, że kreująca główną rolę Agnieszka Grochowska to jedna z najlepszych i najpopularniejszych aktorek swojego pokolenia w Polsce, mająca w dorobku wiele ciekawych ról. Jej talent doceniono nie tylko w Polsce, a znakomite role w produkcjach skandynawskich czy niemieckich są tego najlepszym dowodem. Jednak na szczególną uwagę zasługują kreacje, za które została nagrodzona. Grochowska jest laureatką Orła dla najlepszej aktorki w filmie Bez wstydu Filipa Marczewskiego, Złotych Lwów za drugą planową rolę kobiecą w obrazie 3 minuty 21.37 w reżyserii Macieja Ślesickiego oraz za najlepsze pierwszoplanowe role w filmach W ciemności Agnieszki Holland i Obce niebo Dariusza Gajewskiego, prywatnie męża aktorki. Warto dodać, że Agnieszka Grochowska to również znakomita aktorka teatralna. I właśnie o teatrze chciałbym Państwu powiedzieć nieco więcej w kolejnym odcinku naszego programu. Tymczasem dziękuję za dziś, żegnam się z Państwem, życząc wszystkim udanego weekendu, wielu artystycznych wrażeń i mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień.